Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Chciałem się w tym programie ustosunkować do sporu o marszałek Witek, który miał miejsce 12 listopada, czyli wczoraj. Ten spór jest żenujący i wszystkie strony sporu, to znaczy z jednej strony opozycja demokratyczna, jak sama siebie nazywa, dochodząca do władzy, z drugiej strony PiS odchodzący od władzy i z trzeciej strony Konfederacja, która jest po środku. Zacznijmy od przeszłości. Zobaczmy, PiS rządził jedną kadencję. Później zaczął rządzić drugą kadencję i w trakcie drugiej kadencji powinien zdawać sobie sprawę z tego, że to najprawdopodobniej będzie jego ostatnia kadencja, bo nie wiem, czy gdzieś w normalnych demokracjach zdarzyło się, żeby jakaś partia rządziła więcej niż dwie kadencje i to w taki sposób, że miałaby więcej niż 50% posłów w parlamencie. Także w trakcie drugiej kadencji PiS powinien zacząć się przygotowywać do tego, że w trzeciej kadencji będzie miał szansę na rządy tylko wtedy, jeżeli wejdzie z kimś w koalicję. Należało zatem zmienić stosunek do niektórych przynajmniej, jak nie do wszystkich partii. No i tutaj o tym stosunku takim negatywnym, aroganckim, czy jedną z osób odpowiadających za taki stosunek arogancki, negatywny, obraźliwy, lekceważący wobec wszystkich partii poza PiS-em, no to była właśnie pani marszałek Witek. I w zasadzie w czasie drugiej kadencji już powinni zmienić, PiS powinien zmienić marszałka i desygnować na to stanowisko jakąś osobę bardziej dyplomatyczną, o większej kulturze, nieskompromitowaną. I próbować pewne pozytywne relacje, znaczy to byłoby jedno z wielu narzędzi oczywiście, próbować pewne pozytywne relacje nawiązywać z określonymi posłami, z określonymi formacjami. I oczywiście tutaj najłatwiej było dogadać się z PSL-em, gdyby PiS myślał perspektywistycznie i nie był arogancki i zarozumiały, to by już w drugiej kadencji zaczął dopuszczać PSL do władzy, dzielić się z PSL władzą, przeciągać go na swoją stronę. No i teraz mamy nową sytuację. PiS ma mniejszość w parlamencie i nie powinien prowadzić, znaczy dążyć do jakiejś takiej skrajnej konfrontacji, tylko wytwarzać sytuację taką, żeby osiągać w tej sytuacji jak największe korzyści i w pewnych sprawach się dogadywać z rządzącymi, dla dobra Polski. Oznaczałoby to, że od razu z góry PiS powinien wysunąć na wicemarszałka Sejmu jakąś osobę niekontrowersyjną z punktu widzenia innych partii. Na pewno taki rozsądny, kulturalny poseł, który nie został dotąd oceniony przez inne partie za kogoś wyjątkowo negatywnego, by się znalazł. To zapewniłoby też PiS-owi stanowisko wicemarszałka Sejmu i wpływ na obrady Sejmu. No i PiS mógł założyć z góry, że Witek zostanie odrzucona
I nim głosy przeciwko Witek zaczęły się pojawiać, mógł już mówić o zupełnie innej kandydaturze. Co innego zresztą jest, inne do tego są potrzebne talenty i tak to można było wyjaśniać. Na marszałka Sejmu reprezentującego partię rządzącą, mającą więcej niż 50%, a inne muszą być talenty na wicemarszałka z partii opozycyjnej, bo taką partią opozycyjną wszystko wskazuje na to, że PiS się stanie. Co prawda w przemówieniu wieczornym 13 listopada prezydent Duda, desygnując Morawieckiego na premiera, powiedział, że wierzy, że on stworzy rząd i ten rząd zostanie rządem rządzącym, prawda? Co jest przedziwnym oświadczeniem dotyczącym porządku wiary, a nie realiów politycznych. W każdym razie PiS tutaj strzelił sobie wyraźnie w stopę i zgłaszając wcześniej kandydaturę Witek, trudno mu było się już z tego wycofać, ale mógł się z tego wycofać, prawda? Tylko PiS się zachował, Jarosław Kaczyński się zachował faktycznie jak dzieci z podstawówki, że uparł się i nie popuści. I im bardziej się upiera, tym bardziej niehonorowo będzie popuścić. Prawda? I to zachowanie PiS-u tutaj zadziwia, nie jest polityczne, nie jest sensowne. Tym bardziej, że tak naprawdę nie mają argumentów, bo argument, że nie można utrącić kandydata na wicemarszałka, jest o tyle słaby, że sam PiS w przeszłości to robił. Prawda? No i teraz mamy drugą stronę. Platforma Obywatelska and przyjaciele, którzy mogli, znaczy, bo zarzuty wobec Witek są, mają podstawy. Prawda? Tylko to jest trochę jak skazanie człowieka bez sądu, bo winę trzeba udowodnić, prawda? Nie wystarczy mówić, że Witek łamała prawo, że się zachowywała w sposób niewłaściwy i tak dalej. Trzeba by to wszystko poddać pod jakąś obiektywną ocenę, powołać jakąś specjalną komisję w tej sprawie, czyli w zasadzie PO powinno zamiast PO i end przyjaciele, zamiast kierować się emocjami, no bo wyraźnie tutaj kieruje się też emocjami, i PiS się kieruje emocjami, i Platforma Obywatelska się kieruje emocjami, zamiast kierować się emocjami, PO powinno zagryźć zęby, zagłosować za kandydaturą Witek. I przedstawiciel PO powinien powiedzieć, znaczy wysunąć zarzuty przeciwko Witek, powiedzieć, że dziwi się, że PiS ją wysunął, powiedzieć, że powoła się komisję sejmową do zbadania poprzednich zachowań Witek i do czasu, no i ta komisja, powiedzmy, coś rozstrzygnie, a do tego czasu, no, jeżeli PiS sobie życzy, to niech Witek jest tym wicemarszałkiem. I tutaj jest jakby trzecia siła, Konfederacja, Grzegorz Braun. Grzegorz Braun ma osobiste urazy do pani Witek, uzasadnione, prawda? Traktowała go często w sposób niegodny i miał prawo powiedzieć to, co powiedział, natomiast mógł zakończyć tą swoją wypowiedź, że no ale zagłosujemy za Witek, bo taka jest jej wola, albo wstrzymamy się od głosowania ze względu na podane powody. I Witek przeszłaby, zostałaby wicemarszałkiem głosami pozostałych partii.
I teraz można tutaj postawić hipotezę, można mieć podejrzenie, że, no bo Grzegorz Braun w tym momencie mówił w imieniu Konfederacji i teraz pytanie, dlaczego Konfederacja, która zawsze odsuwała w cień Grzegorza Brauna, szczególnie w ostatnim czasie i jakoś się od niego dystansowała, teraz wysunęła go jako swojego przedstawiciela. Tak to można było odebrać, tak ja to odebrałem. No i tu by zachodziło podejrzenie i można mieć wątpliwości, że zaszedł tutaj jakiś handel polityczny, prawda? Wcześniej wciąż politycy PO i PON przyjaciele mówili, że Konfederacja nie będzie miała swojego wicemarszałka. Teraz nagle się pojawiła informacja, że będzie miała. I pytanie, czy zapłatą za tego wicemarszałka nie było to, co powiedział Grzegorz Braun, a co zrobiła Konfederacja, no bo wszyscy konfederaci zagłosowali przeciwko marszałek Witek. No i teraz kwestia jeszcze jakby ostatnia symboliczna. Konfederacja, opowiadając się przeciwko PiS-owi, siłą rzeczy opowiada się za Platformą Obywatelską i działa w interesie tej Platformy Obywatelskiej. Czy Konfederacja powinna podejmować takie działania? Mogłaby być przecież opozycją wobec wszystkich, czy opozycją wobec władzy. W przyszłości powinno zapewne być tak, że Konfederacja ręka w rękę z PiS-em będzie hamować Platformę, będzie próbować hamować Platformę, utrudniać jej działania szkodliwe dla Polski. A tutaj Konfederacja wytworzyła sytuację za pośrednictwem Grzegorza Brauna wejścia w spór, wytworzenia negatywnych emocji, które będą dzielić Konfederację i PiS, prawda? Czyli Konfederacja, negatywne emocje wobec PiS-u, negatywne emocje wobec Platformy i vice versa. Wiemy, że wszyscy chyba wiedzą, że przed wyborami Konfederacja była bardzo pewna siebie. Mensen mówił, że doprowadzą do wyeliminowania rządów zarówno Platformy, jak i PiS. Tylko no, potrzeba w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, potrzeba jakiejś refleksji i zastanowienia się, co będzie dobre dla Polski. I zastanowienia się, co jest tutaj największym niebezpieczeństwem. Największym niebezpieczeństwem jest to, co planuje Platforma. To ona będzie zmierzać ewidentnie do tego, żeby Polska w miarę szybko i gładko stała się częścią Stanów Zjednoczonych Europy. I jest to zagrożenie dla niepodległości Polski, nie mówiąc o zagrożeniu dla suwerenności. I tutaj no, Konfederacja powinna się sprzymierzać z każdym, kto deklaruje obronę niepodległości Polski, a PiS deklaruje taką obronę, więc trzeba politycznie rzecz biorąc, no, jakby odsunąć zarzuty wobec PiS, natomiast wyznaczyć sobie cel, obrona Polski, hamowanie Platformy Obywatelskiej, a wojna na wszystkie strony jest zawsze wojną przegraną, tylko już nieważne, czy w tej wojnie przegra Konfederacja, czy przegra PiS, czy przegra i PiS, i Konfederacja, ważne, czy nie będzie to ze szkodą dla Polski, czy nie będzie to przegrana dla Polski. Dziękuję bardzo.